Projekt Nowej Solidarności Rafała Trzaskowskiego wciąż leży w martwym punkcie. Z kolei ruch Szymona Hołowni małymi krokami idzie do przodu. Czy oba ruchy będą miały szansę zaistnieć na scenie politycznej? Eksperci nie rokują im większych sukcesów. Jeszcze w kampanii prezydenckiej Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski zapowiadali powstanie nowych ruchów społecznych. Ich celem miała być zmiana Polski na lepszą. I o ile Szymon Hołownia dotrzymał słowa, jego ruch Polska 2050 rozpoczął swoją działalność pod koniec sierpnia, tak ruch Rafała Trzaskowskiego wciąż stoi pod dużym znakiem zapytania, mówi specjalista do spraw mediów Mariusz Sieraczkiewicz. Tego pomysłu Rafała Trzaskowskiego raczej się już nic nie urodzi. I tutaj tak naprawdę kolejna awaria Czajki tylko mu pomogła, bo moim zdaniem nie miał żadnego przepisu na powołanie tego ruchu. Zdaniem Szymona Hołowni Rafał Trzaskowski to człowiek z potencjałem i sporymi sukcesami politycznymi, ale za długo buduje swój ruch. Jeżeli miałbym mu coś z dobrego serca naprawdę radzić, to powinien się zdecydować. Czy chce być wiceprzewodniczącym Platformy, prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy, czy liderem nowego ruchu Nowa Solidarność? Piastowanie urzędu prezydenta Warszawy najwyraźniej jest najbliższe sercu Rafała Trzaskowskiego. Obecnie angażuje się on w zachętę warszawiaków do głosowania nad projektami w ramach miejskiego budżetu obywatelskiego. Wystarczy naprawdę kilka chwil, żeby osobiście współdecydować o tym, jak zmieni się Warszawa czy wasze najbliższe sąsiedztwo. Wchodzicie na stronę, wybieracie projekty, które najbardziej się wam podobają. Najpierw dzielnicowe, a potem ogólnomiejskie i już. Pytanie, czy zarówno działający ruch Szymona Hołowni, jak i zapowiadany Rafała Trzaskowskiego staną się nową jakością, czy jedynie przyciągnięciem do siebie osób, które już w polityce były. W ocenie socjologa Grzegorza Wińskiego ani ruch Trzaskowskiego, ani ruch Hołowni nie są żadną nową jakością. To jest raczej skierowanie pewnego punktu zwrotnego, wytyczenie pewnego wektora, szczególnie dla tych ludzi młodych, którzy być może po raz pierwszy brali udział w głosowaniu właśnie w wyborach prezydenckich. Teraz stworzenie dla nich pewnego rodzaju alternatywy w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Tworzenie takiej machiny, jaką jest nowy ruch polityczno-społeczny, jest długotrwałe i trudne, zaznacza poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. To, że pojawiają się wśród nich karierowicze, ambicjonerzy, ludzie wyrzuceni z innych partii, bardzo trudno jest taką rzeszę nowych ludzi, także poczciwych aktywistów, którzy wchodzą dopiero w życie społeczne czy polityczne, przekształcić w zorganizowaną maszynę polityczno-społeczną i stworzyć z nich prawdziwych liderów. Szymon Hołownia nieco ambitniej niż Rafał Trzaskowski podchodzi do tworzenia swojego ruchu i przyciąga do siebie pierwszych polityków. Z lewicy odeszła poseł Hanna Gill-Piątek i zasiliła szeregi ruchu Polska 2050. Bardzo wiele osób, które na mnie głosowało, dołączyło do jego ekipy lub po prostu oddało w wyborach prezydenckich na niego głos. Dlatego postanowiłam iść dokładnie tam, gdzie poszli moi wyborcy. Możliwe, że Szymon Hołownia nie poprzestanie na jednej posłance. Poseł Magdalena Biejat z Lewicy pytana, czy nie obawia się kolejnych odejść jej partyjnych kolegów z Lewicy do ruchu Hołowni, uważa, że takiej obawy nie ma. Nie, nie obawiamy się go. My w tej chwili, tak jak mówiłam, zajmujemy się przede wszystkim pójściem do przodu, przygotowywaniem nowej odsłony naszego programu pogłębionej. Pytanie, czy ruchy Polska 2050 i Nowa Solidarność, o ile ten drugi powstanie, przetrwają do kolejnych wyborów, mówi wicemarszałek Sejmu Koalicji Polskiej Piotr Zgorzelski. Te ruchy moim zdaniem coraz bardziej będą wygasały, bo czy to się komuś podoba, czy nie, politykę robi się w Sejmie, a nie poza nim. Najbliższe wybory parlamentarne odbędą się w 2023 roku.